od razu wtedy chujowy. Walczy z tym pomidorem, walczy z tym pomidorem. Czy da radę chłopak? Nie poddaje się. Cały czas mu wisi. Wziął oddech. I czy weźmie to na raz? Zastanawia się. Ale nie wiadomo. Myślę, że ten zawodnik da radę go wepchać całego do mordy i zjeść na jednego kęsa. Kurwa! Podkładka nowa! Gubka, nie jestem na Anusiak? Musimy to zrobić, naprawić. Kurwa. Słyszysz, jak rurami płynie ta woda? Tak. O Jezus Maria Pol. Wszystko okej? Ja pierdolę, nie więcej pasztetu nie jem, nie. O kurwa, aż tutaj ja, czuć. Kurwa, nie jesz pasztet, co ty gadasz? Ja pierdolę. Co ważna jesteś? Po prostu trzeba ten stary wypierdolić z domu. Pożegaj. Dawaj wór. Dawaj czekaj. Wora. Co? Pasztet do wora, wór do jeziora. Dawaj wora. Gdzie mamy worki? Dawaj, kurwa, no nie wiem, pod lewem. Ciekawe by teraz mają. Ja pierdzielę, kto nam wpakował stary pasztet do lodówki? Ja nie wiem. To jest niepoważne. Ty, bo te rury są... Rurą, rura przecieka. Co wy robicie tam na górze? Panie, nie interesuj się pan. Sufit mam brązowy. To jest? O kurwa. No zobacz. Nie mów, że znowu. No mam sufit cały osrany. Ja pierdolę. O Jezus. Proszę pana, to my na górze mieszkamy, to pan, a nie my to na są, dole. To sąsiadka, my jesteśmy pod panem. Zobacz. To sąsiadka spod piątki. My... Rudy, zobacz jaki jest sufit brązowy. Pod trójką mieszkamy, no, panie. Tutaj masz. To pod trójką, a pan jest wyżej od nas, to jakim cudem. Jakim cudem my pan sufit obsrali, jak my pod panem mieszkamy. Zobacz tu, nad drzwiami, a jak wejdziesz do łazienki. Widzę, że przez tego krzaka tak pan troszeczkę coś tam, czymś pan do niego tam próbuje mierzyć, ale kurde, ciężko mi dość... Dostrzyj, co tam pan ma w ręce? Śrubokręt. Czy to pan z palca, czy to z broni? Nie powiem panu. Nie wiecie ile zakładników? Ale jak to? Pan mi nie powie. No pan mi powie. Nie mówię na razie chyba. Pan mi nie powie? No mam coś w ręku. No dobra, czyli co, rozumiem, że ten pan to jest kim w takim razie? Ten co siedzi? Tak. Zakładnik. Ale nie wygląda na zakładnika, siedzi sobie po prostu na łeżce, jakby nigdy nic. W kolejce, że jakąś naprawił. No. To kim jest ten pan, co siedzi na łeżce? No jak pan myśli? No pewnie klientem tego banku, tak? Możliwe. Dobrze, to w takim razie, skoro pan jest klientem tego banku, ja proszę pana o wyjście z banku. Musimy pana zweryfikować pana tożsamość. Coś się przykleją do tej ławki. Nie ale ma... on nie może. On nie może wyjść. Tak? To możemy wyjdziemy i pomożemy. Co? On, proszę pana... Jest ubezwłasnowolniony. A, rozumiem. Czyli to jest pewnie zakładnik jakiś, tak? Jeśli wykładamy kawę na ławę, to tak. Dobra, czyli rozumiem, że macie jednego zakładnika, tak? Mhm. A ilu was jest w takim razie, panowie? Czemu pan pyta? No muszę wiedzieć, do raportu muszę wiedzieć, co wpisać. A. Kurczę. No to potem papierkowa robota, no panowie, no. A ja no nie wiem, no. Może dwóch, może trzech, może czterech. Trzeba to, muszę panu powiedzieć? No tak, no bo co ja wpiszę w raport wtedy? Koło pięciu. Pięciu? Nas? Koło. Koło pięciu? Koło pięciu? Jest niepotrzebne, panowie. Piąte koło ej. Jest niepotrzebne, no. Dobra. Trzech w sumie tutaj jest osób. Trzy osoby, tak? Ale z tym zakładnikiem czy nie? Bo jej to... Ależ to... Ależ pan kurwa, jak pan... Drąży kurwa! Lekarze i będę z tej truperem. No... Się leczy. Kurwa! Co pan tak drąży? Podejrzany jest. Toż co się pan drąży? Pan dochodzenie jakieś tu śledztwo prowadzi? No kurwa, z policji jestem panowie, no. Jedno z dwóch. A co jak... Ja nie chcę powiedzieć. To co wtedy? Nie mów mu. Ja czy ja muszę mówić wszystko wam za... Dobra, panowie. No jak trzeba, to powiem, ale nie no, wiem. A co trzeba, mi? Trzeba, a co trzeba. Mi? To no, jak mi... Dobra. Ten komendant wypierdoli, że nic mu w raporcie nie wpisałem. Dobra, to inaczej. Cztery kanapki, cztery wody i mówię, ilu nas jest w środku. Albo wejdzie pan i sam sobie obliczy. Cztery kanapki, cztery wody, tak? Tak, tam krzyczą. Tak. Dobra, tam nie ma problemu. Za informację, ile osób w środku. Dobra, nie ma problemu. A pięć? Da radę? Pięć kanapek? Dobra, nie! Stop! Ja zapomniałem o Marcinie jeszcze, on też jest...
to można z 6, bo bym się podzielił z nim, żeby nie było. Dobra, nie ma problemu. 6 wod i 6 kanapek i ja mówię, jak jest. Dobra, za tą informację wam dam. 6 kanapek i 6 tak, wód. Tak, dobra. To później pan da, czy teraz? Teraz. Więcej. A może później? Albo lepiej teraz może. Nie, ja wejdę. Ale pan widzi, że ja... Z rączkami w górę. Dobra, wchodzę, bo ja mam... Ja panu przekazuję kanapki wodę, tylko podejdę do radia. Tylko bez kombinacji, panie władzo. Oczywiście. Bo ja... Może ze pan przy mnie usiądzie. Dobra, momencik, to bo ja mam, wie pan, wracam? Co mam w ręku. Dobra. No, jakiś napad. 40 kaszetek jest. Słyszy mnie pan? Słyszę. Dobra, to ja wchodzę. Tak. Widzi pan mnie tutaj? Tak, widzę. Dobra, to ja wchodzę. Proszę bardzo. Spokojnie, pan... proszę mi do torby włożyć kanapki. Ja celuję tutaj. Spokojnie. Dobra, a wody dam w momencie, kiedy mi pan powie, ilu was jest. Dobrze, jest nas dwóch. I zakładam. Fantastycznie. No, z panem to się dogadam, no. Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja wychodzę, żeby nie było. Dobra, w porządku. Do widzenia. Dobra. No, czyli co, możesz iść do domu. Spokojnie, dobrze. Dogadujemy się, na razie w porządku jest wszystko. Ja myślę, że jest fantastycznie nawet. Ale powiem tak szczerze, to może zapalimy sobie papieroska tak na odstresowanie sytuacji. Przed chwilą pan, wie pan co? Właśnie bym chętnie zapalił, no ale nie mogę, bo muszę tutaj kontrolować sytuację. Zazwyczaj właśnie byłem zwolennikiem, aby zaciągnąć się tym... W jakim sensie pan musi kontrolować sytuację? No muszę tu mierzyć do zakładnika w razie, gdybyście chcieli wejść tutaj zainterweniować. Ja panu zapewniam, że my tu nie wejdziemy, dopóki będziemy rozmawiać jak ludzie. Ja proponuję, stańmy, zapalmy, porozmawiajmy jak ludzie. Naprawdę, ja panu to obiecuję. Ręczy swoją ranę, naprawdę. Władzę się chce zrobić, chuja. Kurka, ale jak ręczy, to słowa dotrzymuje. No to zróbmy tak. Dobra, to zróbmy to inaczej. No, co pan mówił? Znaczy inaczej, ale inaczej, znaczy nie, tak samo, ale w inne słowa obiorę może. Dobra, w porządeczku, na luzaczku. To ja mam dla pana takie pytanie. No? Bo tutaj żeśmy dogadali się już kwestię, co mam wpisać w raport, prawda? Odnośnie tak. Napastników i... Tak, dałem informacje za kanapki. Fantastycznie. I to mnie bardzo cieszy. Teraz nie wiem, co ja mam wpisać w miejsce raportu, co w zamian daliśmy wam za tego zakładnika. Czy może wypuścicie nam go dobrowolnie, tak? Zakładnik... Zakładnik wyjdzie z nami i oddamy wam go w zamian za wyjście z banku i odjazd samochodem bez użycia siły z waszej strony. I rozumiem, że tak w waszym slangu wolny odjazd, o. Wie pan, my jesteśmy wyrafinowanymi ludźmi. Nie chcielibyśmy korzystać z takich słów, ale o to chodzi. No dobrze, to powiem tak, jesteśmy w stanie to zapewnić. A czy żadno? Uważa pan, że to w porządku? No, sztywno. Sztywno. Ty, a jak tam u was, panowie? Dużo was dzisiaj jest? Na tym? Na służbie? Tak, z ciekawości pytam. A powiem się, sporo dzisiaj nas jest, nawet bardzo sporo. A ciężko na służbie? W porządku. Powiem szczerze, że przerwaliście mi wcinanie pączka, no. Czasami to lepiej, na zdrowie pan to wyjdzie. Tak? No to dobra, no skoro tak panowie uważacie, to mam nadzieję, że mi to na zdrowie wyjdzie. No nie mam karty przetargowej. Jak kremówkę jadłem, też mi przerwali jedzenie kremówki. Panie władzo! A macie jakieś krótkofalówki wolne? Krótkofalówki, tak? No. No pewnie, że mamy, my to wszystko mamy ze sobą. Fajnie, ja zawsze chciałem takie... Nie, naprawiłem takie wszystko. Dobra, panie władzo, jak pan władza wypali, to proszę dać znać. Dobra. Kupę mi się chce. Kaczka jest, fałcz. Nie będę do kaczki, kurwa. Proszę, ale. No co? Na akcji, kurwa. Zachowuj się, kwadro. Przytrzymam. Lubię trzymać podczas Wiem, sytuacji. Że lubisz trzymać. Bo mnie, kurwa, policjant mi namówił na papierosa. Wiedziałem, że tak będzie. No dobra. To jego, on specjalnie to zrobił. No zawsze się dajesz najpierw, kurwa, nie no, boję. Jaki zrobił w ogóle, jaki zrobił IQ 500? Zrobił, szybko ci porobił, kurwa, świeżak, no. Pelikan taki młody. Co? Czy zasło tuż? A nic. Kalesony? Nie. Co kalesony? Jak to trzymasz się? Masz? Co mam? Kalesony. Mam! No i... No, to masz do czego.
Masz tego CKM-a w tej torbie? Nie widziałem, nie wiem, to nie masz. A bazookę? Nic. Dobra. Co jest? Idziemy? Czekam aż funkcjonariusz, bo mu pozwoliliśmy sobie zrobić taką papierosową tą, więc czekam aż powie, że jest gotowy. Co obóz robi? On se poszedł stąd w ogóle. Panie władzo! Dawaj. Nie wychodź jeszcze. Poczekaj aż pan władza wróci. Chłopie, mamy moment. Patrz jak biegnie, od razu. Panie władzo, wypalone? No a jak? No mówiłem, że wypalone. A to nie słyszałem. Możemy wychodzić? No tak, proszę wychodzić w takim razie. Trzymaj go za kark, Zakładnika wypuszczacie na prawo wasze. Na prawo, w porządku. Jak będziemy na wasze prawo. Dobra, na nasze prawo, zakładnik, idziesz. Na nasze prawo, do funkcjonariusza. Tu do mnie, nie, tu stój jeszcze, stój za mną. Tutaj dobra, uważaj, dobra, wsiadaj, jak celuję. Tutaj zapraszamy zakładnika. Do widzenia, dziękuję za uprzejmą rozmowę. Ja również dziękuję. 05 prowadzimy 10 miesięcy zaczęło. Jeśli to pole to boulevard, kierujemy się w kierunku wschodnim. Zbliżamy się do portu Zancudo, gdzie przyjeżdżasz pod bazą wojskową. Melon, jest to Ocean Highway. Idealnie, tam zahamowali, żeby ich trafili na pewno. Wiesz co? Jedno mamy na plecach, ale mamy taką przewagę, że możesz wszystko robić. Mówisz? O, coś wybuchło tam. Jedzie za nami? Nie widzę sygnałów, musisz gdzieś, będzie dobrze odbić gdzieś za niedługo. I światła bym zgasił. Że kręci cię, nosi cię trochę. Nie, czemu? No. Normalnie. Co? No. Dobra, zadzwonię. O kurwa. To jest tam, czy... Halo, Grant. Halo, gdzie my jedziemy? Komenda w Paleto, gdzie ty jesteś? Jaka menda w Paleto? Tak, komenda w Paleto Bay. Ja kurwa zostałem pod Meliną biegam. Pod Meliną ty zostałeś? Biegam. Ja ci kręcę. No jadę za tobą, no co ty? Świr mnie powiada. Zabaj, macham ci. Widzę. O kurwa! Kurwa, kopcie mi się z motoru! Przegrzany silnik, kurwa, jedna mać! Ała! O kurwa! Ała! Co my... Ała! Czy wyleciałeś z auta? Ała! Nie mogłem się zapiąć! Gdzie jest Logan? Ała! Żyjesz?